okręt bliźniaczy Orła ORP Semp, model kartonowy wydawnictwa Saga, modelarstwo okrętowe. W wydaniu był jeden okręt do sklejenia, ale w czterech wersjach. Był po prostu... Mam tą kartkę odklejenia. Był okręt ORP Orzeł z roku 1939. Był ORP Orzeł z roku 1940. Albo można było wybrać Sempa w wersji 1949 i 1963. I tak wygląda właśnie Semp. Oczywiście ja go kleję w całości. Kadłub. Po sklejeniu kadłuba nożykiem wyciąłem spód. Nożykiem spód wyciąłem. To jest właśnie to wydawnictwo. Saga, modelstwo okrętowe w wydaniach specjalnych był. Tu jest wydanie specjalne numer 2.8, numer specjalny 2.2009. I tu widzimy orzeł i sęp. Także był jeden okręt do sklejenia, ale były cztery wersje. Dwa wersje orła były i dwie wersje były sęp. Ja wybrałem sobie ORP Semp, ale mimo że Semp był w wersji 69, czyli powojenny, bez tej osłony, i był też w wersji przed pójściem na złom, nie? Czyli miał, w ogóle nie miał ani osłony, ani działa. Także wam pokażę. To wyglądało w ogóle. Tu mamy właśnie tego orła z 39 roku. Znaczy, przepraszam, Sempa. To jest bliźniak orła. Także wyglądały identycznie. Także ja właśnie wybieram sobie tą wersję. Dostało mi tutaj ze sklenia właśnie balustrada, olinowanie całe, jak i bandera wojenna. Ale niestety w zestawie tutaj, w tym modelu, nie ma balustrady. Ale ja sobie dorobię, bo mam akurat szkice, jak to wygląda. Tym bardziej, że w Military Modern Orle miałem, tak. I tu wam pokażę z tyłu tą książkę na razie. Potem całą wam pokażę zdjęcie, tak jest z czasów wojny. I tu widzimy u góry Sempa już 1951 rok, czyli bez tej osłony na działo, bo to działo zostało wymienione na radzieckie. Tak wyglądał, a później przy całym wycofaniu ze służby to mamy tutaj akurat Sempa, widzimy już bez żadnego działa. To mi się w ogóle nie podoba. Mi się podobają właśnie sylwetki z II wojny światowej, przynajmniej elegancko, bo działa, są, wszystko jest. I właśnie takiego Sempa robię. Będzie na takiej specjalnej dioramie. Ale zanim jeszcze pokażę wam te zdjęcia z tej gazetki, to wam pokażę, że wichrze zmieniłem wyszczały. Imitację wyszczałów. Miałem coś takiego, ale wymieniłem to na inny, ponieważ jeden widz powiedział, że napisał mi na kanale, że takie wyszczały są z armat współczesnych, czyli taki grzybek zaraz za lufą jest, a niestety w wersji z drugim światowym to inaczej wyglądało. Także zaraz wam pokażę, jak ten wicher wygląda teraz po zmienionym wyszczale. Tutaj widzimy, jak ta salwa okrętowa wygląda. Tak to wygląda właśnie, że nie ma żadnego grzybka, tylko jest taki duży z ognia. No to akurat jest akurat masakra, bo to jest pancernik, to tak już wygląda, a ja mam ściele, to jest właśnie takie pojedyncze. To teraz wam pokażę, jak to wyszło mi na tym pojedynczym. Dużo jest koloru takiego żółtego i czerwonego, nie? Chciałem powiedzieć, że żółtego i taki wchodzi w pomarańcz, czerwień, taki kolor. I dlatego sobie właśnie zmieniłem. I według mnie teraz to dużo lepiej się prezentuje. Bo bardziej tu taki efektowny jestem, wyszczał teraz armat. Nie ma tego, tak jak tam było, że taki grzybek czerwony, taki wyszczał, a tu akurat jest taki właśnie chmurka ogniowa, dużo dymu i bardziej mi się to podoba. Zobaczcie. Bardziej to ładnie wygląda, w ogóle takie te wyszczały, te ogniowe. Bardzo lepiej się to prezentuje teraz. To, że to widzicie, jest bliźniak orła
czyli mamy sępa, tylko tu akurat orzeł leci w zanurzenie, wchodzi, a tak by wyglądał, był w wersji na wodnej, nie? Tylko akurat on tu nie będzie, bo to jest diorama akurat wicher z orłem, a tamta diorama będzie całkiem inna. Także tak wygląda bliźniaczy okręt orła, ORP sęp. Tutaj mam przygotowaną te druciki, bo to będzie zrobiona balustrada, będzie olinowanie, bandera jeszcze, a diorama do niego szykuje, tam schnie. Tam się szykuje do niego diorama. Oczywiście wszystkie moje są płyty pomalowane farbą, żeby po prostu się farba, klej nie wpijał, wikol. I też to jest zabezpieczenie przed wodą, prawda? A teraz wam przedstawię książkę właśnie, zdjęcia z tego okręty Polskiej Marynarki Wojennej, ORP Sęp. Jest to bliźniaczy okręt orła. Tutaj są bardzo ciekawe, to czytałem w ogóle, to nie wiedziałem, że takie sytuacje miały w ogóle miejsce po wojnie. Wiem, że okręt orzeł wraz z okrętami Żbiki Ryś patrolowały pełne morze w czasie tam przed wojną, wybuchła wojna, a orzeł i wilk patrolował Zatokę Gdańską, a te trzy wypłynęły na pełne morze z Zatoki Halskiej. Zlecenie budowa ORP Sęp. Tu widzimy sępa. Tu widzimy sępa akurat w wersji powojennej, z lat powojennych. B11 numer i armata radziecka. I już nie musiała mieć osłony, dlatego została osłona zdemontowana. To jest właśnie ORP Żbik. To jest minowiec. Też będę kleił te okręty. I akurat tu jest, one właśnie płynęły razem, nie dość, że razem miały patrolowanie pełne morze, to jeszcze razem były w Szwecji interniowane te trzy okręty. To jest Sęp, Ryś i Żbik, a wilkowi się udało przedrzeć do Anglii i orłowi. To jest holenderski okręt, na którym wzorowano się w budowie orła. Z tego, co tu właśnie czytałem, tu widzimy przygotowany kadłub, budowa na ORP Orzeł i ORP Sęp. To wiadomo, że one były w Holandii produkowane. Tutaj wyrzutnie torped są szykowane do kadłubów orła i sępa. Stocznia holenderska, widzimy bliźniak ORP Sęp, bliźniak sępa ORP Orzeł w czasie budowy kadłuba. Nie są znane zdjęcia z tego etapu budowy sępa. Tu też właśnie taką ciekawostkę wyczytałem sobie, bardzo ciekawą. Tu widzimy z moment wodowania ORP Sęp 17 października 1938 roku. Tu też widzimy kadłub. Matka Chrzestna ORP Sęp, Pani Maria Babińska rozbija butelkę szampana. Matka Chrzestna. To jest też zdjęcie bardziej skolorowane. Mamy moment przed zwodowaniem ORP Sępa. Były potężne jednostki. ORP Sęp. Przechodzi do nabrzeża wyposażeniowego. No to jest to. Będzie dalej wyposażany. Widzimy, że nawet osłony na działo nie ma. Dopiero będzie montowane. Pierwszy dowódca ORP Sęp. Komandor podporucznik Władysław Salomon. Na zdjęciu 1939 roku. Tu widzimy w trakcie budowy. Także tutaj widzimy rufowa wyrzutnia torped. Takie były na Sępie i na Orl, a czy no, na Sępie i na Orl. Tak wyglądała budowa osłony kiosku. Tu mamy widok od czoła na osłonę armaty kaliber 105 mm.
Śniaka Sępa Orbeorzeł 105 mm, a potem właśnie te ruskie były 100 mm. Tutaj widzimy zdjęcie prób prędkości bliźniaczego Orbeorzeł. Bo to więcej wiadomo zdjęć z Orła, bo to jest takie ciekawe. Czytałem takie ciekawostki fajne. A tu widzimy widok na radziecką armatę, bo tam właśnie była 105 na setkę zmieniona. Tutaj widzimy właz z zejścia pod pokład i tutaj właz na karabinek 40 mm Boforsa. Właz. ORP Sęp z powrotu prób. To też mamy. ORP Sęp opuszcza Holandię. Przybycie Sępa do Gdyni, jego udział w wojnie obronnej we wrześniu 1939. Tu widzimy, jak się Sęp wynurza. Też fajne zdjęcie. Kiosk ORP Sęp. Widzimy, nie mam żadnej litery, nie mam żadnej numeru, dlatego ja też tutaj mam wzór wrzesień 39. Wewnątrz kiosku Sępa. Tutaj mamy, widzimy kiosk Sępa i osłona na armatę. A to jest niemiecki niszczyciel, który był, mógł go zatopić w ORP Sępa, ale był za daleko. Właśnie czytałem o tym właśnie, że ten niszczyciel mógł być łupem Sępa, tylko że akurat za daleko był i nie mógł go doścignąć. Sęp na przedwojennym zdjęciu gali banderowej. No tutaj właśnie też było ciekawostka, jest U-14, który usiłował zatopić bezskutecznie ORP Sępa w 3 września 1939 roku. U-14 właśnie atakował. Właśnie Sęp wyszczelił w tego niszczyciela torpedę, tylko wyszczelił jedną i on po prostu chybił i został przez tego niszczyciela zaatakowany. Tak właśnie było. Tylko że właśnie błąd popełnił dowódca Sępa, że nie wyszczelił salwy. Gdyby walił salwę torped, to mogłoby być po prostu, mogłoby trafić. ORP Sęp w Szwecji 1939 roku. ORP internowany w Szwecji 1945. To jest to zdjęcie z początku okładki. Tu też taką ciekawostkę wyczytałem, że Polacy Sępa siłą zabrali Holendrom, bo Niemcy chcieli go zatrzymać. Po prostu wypłynął gdzieś w patrol, ale już marynarze polscy się przygotowali na przejęcie tego Sępa. Wypłynął też po tego Sępa ORP Burza, niszczyciel. Tutaj widzimy prezydent Bogusław Krawczyk. Nie, to jest komanda poprosznik Bogusław Krawczyk, pierwszy z lewej, dowódca ORP Wilk, który pojechał do Szwecji z tajną misją mającą na celu odzyskanie 3 internowanych polskich okrętów podwodnych. No, tego Sępa, Rysia i Żbika właśnie. To są właśnie internowane wszystkie 3 okręty. Bo ten Sęp wypłynął pod holenderską banderą. Ja chyba to minąłem tutaj. No mniejsza o to, ale po prostu burza popłynęła pod tego Sępa i po prostu z tego, co wyczytałem, to Polacy zmusili Holendrów o opuszczenie bandery holenderskiej i opuszczenie okrętu. Pod grozą broni, bo mieli właśnie tu jest to właśnie, tu jest ten fragment właśnie. Ja tam właśnie minąłem. To właśnie ORP Burza, który wypłynął właśnie po Sępa i eskortował go do Polski. Potem wziął go to na hol, bo brakło mu paliwa Sępowi. Tu właśnie było właśnie.
16 właśnie kwietnia 1939 roku o godzinie 8 rano podniesiona została na pędzeszku bandera holenderskiej marynarki wojennej i oni sobie właśnie wypłynęli na te próby w kierunku Norwegii. I tam właśnie w Norwegii właśnie Polacy przyjęli tego sępa pod przymusem właśnie, no, mieli karabiny, mieli pistolety, zmusili marynarzy holenderskich o opuszczenie sępa, w ten sposób przyjęli sępa i popłynęli sobie do Polski oczywiście. Załoga, część załogi Orbry Burzy przeszła na sępa, żeby po prostu go zasilić po prostu załogą. No i tak właśnie zdobyli właśnie tego sępa, bo tak jak powiedziałem, że Niemcy planowali go zatrzymać w Holandii, bo się zbliżała druga wojna światowa. No i tak właśnie zrobili. Potem właśnie Holendrzy byli tam wściekli na Polaków, ale żeby załagodzić sytuację, to Polacy po prostu opłacili podróż wszystkim marynarzom, których wyokrętowali w Norwegii. No, żeby to dokładnie wszystkiego czytać, to tutaj na filmiku, to tak nie za bardzo, nie? Ale tak właśnie było. Tu też jeszcze taka jedna ciekawa jest jeszcze taka historia o sępie, jak próbowano zabić jego dowódcę. A to już było po wojnie. Teraz wam pokażę, gdzie to było. Bo to bardzo ciekawe jest, naprawdę. To właśnie to było tutaj. Tutaj widzimy komandor Bolesław Romanowski, dowódca RPSM w latach 47-48. I to właśnie jest, tu będę pokazywał sępa. Nigdzie w oficjalnych dokumentach nie znajdziemy raportów związanych z historią, jaka wydarzyła się na sępie w 1948 roku. Najprawdopodobniej właśnie w czerwcu lub w lipcu. Relację o tym szokującym zdarzeniu przedstawił Ireneusz Piątek na portalu Historia.eu jako wspomnienia ojca jego kolegi. Poniżej fragment tej relacji. Ojciec mojego kolegi w 1948 roku albo w 1949 został jako posma mat przeniesiony na okręt podwodny RPSM jako specjalista od silników spalinowych. Jego dowódcą był komandor Romanowski. Ten, który przyprowadził do Polski Orby Błyskawicę. Któregoś dnia RPSM wypłynął na rytuowy patrol na Bałtyk w pobliżu płynęły inne okręty. Kiedy popłynął na głębokość preskopową, został bez żadnego ostrzeżenia zaatakowany przez polskie i radzieckie okręty wojenne. Zanurzył się szybko i w końcu upadł na dno. Z początku wszyscy myśleli, że to przypadkowy atak, aż wzięło sępa za wrogi okręt. Niby że wzięli sępa za wrogi okręt. Ale to bardzo ciekawe jest. Także to myśleli, że wzięli sępa za wrogi okręt, który wpłynął niezauważony na Bałtyk. Mówiono nawet, że wzięto ich za jakiegoś ubota, który się nie ujawnił. Jednak atak trwał nadal i widać było, że okręty wzięły się, żeby go zatopić. Leżeli na dnie przerażeni tym, co się dzieje. Wokół wybuchały bomby głębinowe, trzęsąc całym okrętem. Marynarze pytali, dlaczego nas atakują polskie i radzieckie okręty. Oficjalnie oficerowie myśleli, chodzi, wspominał ojciec kolegi, nie do końca wyglądali za zaskoczonych, albo coś wiedzieli, albo podejrzewali, ale nic nie mówili. Nie starali się wytłumaczyć tego niespodziewanego ataku, a bomby wybuchały coraz bliżej. I chyba tak cudem okręt nie został zniszczony. Po wielu godzinach, kiedy już zaczęto brakować tlenu, dowódca okrętu komandor Romanowski stwierdził, że nie można już się wynurzyć, a za niedługo zabraknie tlenu. Chwilę później przyniósł kilka pistoletów, które jakimś cudem znalazły się na okręcie. Co dziwne, fakt ten nie zaskoczył reszty oficerów. Komandor założył pełne magazynki i przeładował broń, po czym położył pistolety
na widocznym miejscu, nic nie mówiąc. Widać było, że nie zamierza się wynurzyć. Wyglądało na to, że chce dać marynarzom wybór. Albo szybką śmierć od kuli, albo powolną, straszną śmierć przez uduszenie. Załoga patrzyła to na niego, to na broń. W końcu, kiedy już zaczęło brakować tlenu, na powietrze było przesycone dwutlenkiem, a powietrze było przesycone dwutlenkiem węgla. Jeden z marynarzy nie wytrzymał, wziął broń i strzelił sobie w głowę. Załoga przerażona patrzyła na śmierć kolegi, był to dla nich szok. Jednak większość marynarzy czekała, licząc na to, że okręty w końcu odpłyną. Ale niestety bomby gminowe spadały na dół. Kiedy już wszyscy się dusili, komandor postanowił uratować okręt i załogę, wykorzystując ciało zabitego marynarza. Umieszczono w wyrzutni torped, dokładając stare szmaty, polano olejem i sporo różnych odpadów. W tym tak jest napisem ORP SEMP. Wystrzelono to wszystko z wyrzutni. Portal zadziałał. Po jakimś czasie okręty odpłynęły. Romanowski odczekał jeszcze chwilę i ostatkiem sił nakazał wynurzyć okręt. Marynarze już mdleli, dlatego rozkaz ten uratował im życie. Kiedy okręt wynurzył się i był już wieczór, było ciemno, komandor zebrał załogę, poinformował marynarzy, że to nasza flota raz z okrętami radzieckimi chciała zatopić ten okręt. Po tych słowach zapadła złowroga cisza. Wszyscy stali na pokładzie zaskoczeni. Nikt nie chciał się odzywać. Po chwili komandant bardzo cichym głosem zapytał, co robimy. Czy wracamy na Oksywie, czy uciekamy do Anglii. Większość chciała jednak wrócić na Oksywie do swoich domostw. Tak chcieli marynarze, oficerowie, a oficerowie byli za ucieczką. Komandor uznał wolę większości i kazał wszystkim ubrać się na golowo i następnego dnia rano ORP SEMP wpłynął do portu na Oksywie, budząc ogólne zdziwienie. Gdy tylko okręt zacumował, natychmiast pojawił się samochód z oficerami i ciężarówkami. Aresztowano wszystkich, łącznie z dowódcą. Co jeszcze dziwniejsze, aresztowania dokonali oficerowie marynarki wojennej. Jak wspomina były bosman, traktowano ich dobrze. Kazano opisać dokładnie cały patrol. Wszyscy odpowiadali to samo, z wyjątkiem zebrania załogi i głosowania, gdzie płyną. Tego nie wolno było powiedzieć i tak się umówiono. Nikt o tym nie wspomniał. Co jeszcze bardziej dziwne, po kilku dniach większość ich wypuszczono na wolność, ale zakazano im z groźbą sądu wojennego wspominać o tym, co się działo na Bałtyku. Oficjalna wersja brzmiała, że Sępa zaatakowano przez przypadek, biorąc go za obcy okręt. Pozwolono im wrócić na swój okręt, jednak bardzo szybko większość załogi zwolniono do cywila z adnotacją do dokumenta, że są ideologicznie podejrzani, co przez wiele lat powodowało to, że nie mogli znaleźć sobie pracy. Jak twierdził ojciec mojego kolegi, prawdopodobnie chciano zatopić Sępa wraz z jego dowódcą i załogą. Romanowski wrócił z zachodu i był ideologicznie niepewny, tak samo jak większość załogi, a oficjalnie ogłosić, że okręt uciekł do Anglii. Tak właśnie robili Ruscy, nie? Jak ktoś komuś przeszkadzał, no to chcieli go się pozbyć. To. Widzicie? Ruskie wojsko i rządziło wtedy w Polsce. Chcieli się pozbyć niewygodnych ludzi, tak jak w Katyniu, nie? To jest widok na ORP SEMP w 1958 roku. To jest bardzo ciekawa w ogóle historia tutaj w ogóle w tej książce jest opisana. A tu widzimy już tego SEMPa z numerem 291, już bez w ogóle żadnej armaty. Także bardzo ciekawa książka w ogóle. Także o takiej sytuacji nawet nie wiedziałem, bo o SEMPie to w ogóle to bardzo mało. Przeważnie większość to o Orle się czytało, Orle to jest bardzo słynny okręt podwodny polski. ORP SEMP, na drugim planie, na pierwszym okręt podwodny ORP Ślązak typu M. To już po wojnie wszystko. Także takie właśnie, tutaj mówimy modele okrętu SEMPa.
To, że ja to czytałem, to na moim szoku. Tak chcieli się pozbyć polskich marynarzy, którzy, dowódców w ogóle, oficerów, którzy byli niewygodni dla kacapów, dla ruskich. Tak się pozbywali, nie? Dużo oficerów zamordowali przy Katyniu. Nawet po wojnie próbowali się pozbyć. Przecież ilu aresztowano ludzi z Armii Krajowej, bo byli im niewygodni. Tak właśnie robili ruskie. I tu właśnie mamy sępa. Jeszcze pokażę go. No tam tutaj trochę jest tak ciemnawo tutaj w tym kącie, także te czytać tak może coś tam niewyraźnie przeczytałem, ale taką informacją też chciałem się podzielić. Może ktoś czytał o tym sępie taką historię, może nie czytał, jak próbowano właśnie sępa zatopić w 58 roku lub 9. I to własne okręty polskie i radzieckie atakowały go, chciałbym go zatopić. Sępa. A że się nie udało, no to potem aresztowano wszystkich marynarzy. I pod groźbą sądu nakazano milczenie i zapomnieć o tej sprawie. Tak właśnie działali. No, także w następnym filmie już będzie pokazany kompletny, pełny, skończony. Tamtą dziramę sobie od razu od niego przygotuję i będzie elegancko. W brzuchu burczy, trzeba iść na obiad. Tutaj właśnie też jeszcze trochę mi się popraćkało przy tej wieży, ten pokład, bo dużo kleju tu jest, bo nie umiałem uformować tego. Całkiem inaczej się robiło militarny model niż tutaj. Jak trzymałem dół, mi się góra do góry wchodziła, jak trzymałem górę, to mi się dół rozłaził, no to się wkurzyłem, walnąłem tam klej na gorąco i poskładałem to jakoś i wyszło. Ale jest piękny okręt, elegancko. Dobra, to do następnego, hej.